No, czyli tak jak przewidziałem, odcinek będziecie mieli w trzech częściach, więc nie macie na co narzekać, wyślę dzisiaj wszystkie trzy, więc będziecie mieli co oglądać. Dobra, czaszko kwit. Ale ładnie, ładnie. A tu kolejny małża. Łup, o, trochę znowu małż. Znowu tylko jedna perła. A patrzcie, jak wychodzimy z ekwipunku, to nam mamy automatycznie spadki FPS-ów. Nie wiem czemu tak to jest śmiesznie. No kurde, odspadkuj się. Dobra, chyba już nieco lepiej jest. Dobra, możemy pływać, ale nie wiem na co nam. A, bo musimy przepłynąć, to nie ma wyjścia. No to w sumie opłaca nam się to zrobić. Dobra, ale kolejne piaskowe diabełki. Tylko czemu takie spadki są? Pięknie, dobra. Ubity. O, małża. Kolejny. A, się skończy te spadki, spokojnie. Ło. Kurde, tak mi się niewygodnie walczy z niskimi FPS-ami. O kurde, teraz 2 na 1. Ło. Dobra, teraz twoja kolej. O, już lepiej. Mogę walczyć, jest już wygodniej. A jak przywalił z ostatniego ciosu. Ładnie. O, i teraz jest więcej FPS-ów. W takich miejscach mniej takich otwartych, no to zdarza się. No i kolejna perła. Trzy już w sumie mamy. Dobra, coś tu jeszcze mogę odnaleźć. Takiego ważnego lub nie. Nie, tak przechodzę, sobie przechodzę. O, kolejny piaskowiec. No, chodź tu. Dobra, poszło. Poszło łatwiutko. O, małża. Gdzieś jeszcze jedną widziałem. Tak trochę się pobiega po tej wodzie. Się coś może znaleźć. Jeszcze jedna małża była. Moment. O, ta pewnie wielki krab się do nas dowali. O! Najlepiej jakbym walczył z jednym krabem. Byłoby fajnie. O! Weź ty coś zjedz. Dobra! No patrz! Jak ten gnój umie uderzać. No patrz! Kurde, koleś! Weź ty jakąś, nie wiem, znajdź taktykę na tego kraba. Bo te bydlaki się zrobiły groźniejsze. Ty, jakie rąbane. Kurde, masz pistola. Jeszcze spudłował. Co za śmieć. No w końcu, kurde. Jeszcze mu w dupę strzel. Jeb. No nie, jakim cudem ty pudujesz? Nie, dobra. Żal. Kurde. Te kraby są naprawdę przewalone momentami. Dobra, następny prosi się. No to okej. O, tam widzę jakieś groźne bestie. To mi wolałbym nie walczyć, ale zaryzykujemy i spróbujemy poubić tego kraba. Dowalają mnie już te kraby. No! Muszę robić uderzenie. No przecież zrobiłem unik, a ten i tak nie uderzył. Jakie te kraby są niedorobione. Przecież ja przez nich tylko jedzenie marnuję. Dobra. Kurde. Skończcie się bronić. Poważnie. Dobrze, jest wkurzające. Unik. Dobrze.
Okej, okay. Już wróciłem. Jak tu widzę, krab już nawet w moim obiedzie musi mi dowalać. No patrz, no mógłby się wyglebić w końcu. Jeee, poszło. I ładnie. Znowu jakieś małże. Wszystkie puste niestety. Ale mi się odbiło. Idealnie. Kolejna małża. O, perła. Ciekawie. Okej, teraz tak. Tam mamy jakieś nieciekawe stworzenia. Zapiszemy sobie i zaryzykujemy jednocześnie. Z czym będziemy mieli to do czynienia? O Jezu! Kurwa! Jebany jaguar mnie straszy. A mnie wystraszyłeś, to teraz zginiesz za to. Pudło. No co robisz, kurde? Pozwalasz sobie takiemu jaguarowi, żeby cię tak gryzł? Kobieciarza. When I asked him his secret, he told me that he wrote all of his love letters with his blue quill. One night, a storm rolled in over Tyrannus and blew the quill out of the tower window. He spent hours searching for it on the eastern shore, but he never found it. O, niebieskie pióro. Jakieś nowe zadanie, proszę bardzo. Fajnie. To pewnie jakieś dodatkowe. Jak było to przy pierwszym. Je, pszczółek, dziękuję. Kuferek, może coś tam będzie. Tani bimber. Trochę złota. Płonące oko Ursegora, co to? Cóż to jest? O! Jakieś zadanie wykonane. Czekaj, do dziennika aż zajrzę. Płonące... Ale gdzie to jest? Kurde, jakieś zadanie wykonałem, tylko tak z dupy w ogóle. Aktywne załoga, a mamy kostucha. Dobra. Nie, trzymamy się tego. Ale nie, nie to, ty kurde, a idź ty. Taka rigła. W drogę to miało być. Tak, to jest to. Dobra. No okej, okej. Tu już pozbierane. Coś jeszcze? Dobra, teraz przydałoby się stanąć do walki z tymi dużymi bydlakami. Bo wiem, że będą stwarzać zagrożenie. Ale zaryzykujemy. Jak teraz zginiemy, no to będzie kiepsko. W nosorożce. Kurde. Będzie ciężkie wyzwanie. Kafar. Ło kurde. Schowałem miecz z nadzieją, że nie uderzy. Ale jednak uderzył. O kurde. Ale bije. Tej dobra, jakieś bydlaki z twardym pancerzem. Jezus. Patrz jak bije. Tej groźny przeciwnik. O jest. Przecież muszę robić uderzenie i unik. Jakby to mogło, to by mnie już dawno zjechało. Weź ty coś zjedz. I potem walcz z tym gównem. Przecież to coś ma w ogóle jakiś pancerz nie do przebicia momentami. Ło. Nie no, podupiło go już. No nie, jakie pudło. Kurde, nie. Ty w ogóle umiesz strzelać z pistola? O, dostał. A, dostał 200 expa. Nieźle. Co on ma?
Aha. Nie wiem, co podniosłem nawet, ale okej. Coś tam podniosłem, to jest ważne. Dobra, małża. Super. Dobra. Teraz trzeba będzie drugiego ubić. Tam jeszcze innego widziałem, aby mi się zdawało. Ło! Patrz, będzie teraz ze mną walczyć. Fajnie, fajnie. Ło! A, bo muszę mierzyć dobrą odległość, jak strzałem z tego pistola. O kurde. Żebyśmy zaraz nie padli tutaj ofiarą. A, jak dostał. Ty. Nie za dużo sobie pozwalasz. No. No, języczki mają. Tej kurde, żarcie nam się kończy. O kurde. To jest cholernie źle. O, dobra, mamy jeden zapas żywności, jak miło. On to aż normalnie mi skórę ratuje. Czekaj. Jest. No, tu ma być. Tylko że teraz mamy w cholerę mało jedzenia. Tyle mieliśmy jedzenia od upadku świątyni, właściwie od przeszukania świątyni. I teraz mamy gówno. No i kurde, teraz trzeba szukać jedzenia. Co mam w ręce wpadnie, to popadnie, ale kurde. Te bydlaki były groźne. Nie były takie jakieś, kurde, słabe, ale dały się ubić mimo wszystko. Dobra, przeszukujemy jeszcze tą część wyspy. No patrz, jeszcze jest jeden kafar. Tutaj. Dobra. Trzeba z nim ostrożnie. O kurde. Teraz musiałem znowu to zjeść. Kurwa. No patrz, czemu to tak nie działa momentami? Dostał. No nie, no czemu ty to podujesz? No ubij go. Patrz, ile mu życia dostało. No, dobrze. Okej. O, też mają mięcho, to fajnie. Przynajmniej nie będzie źle. Jeżeli chodzi o jedzenie. O, tam widzę jakieś pustyny. Ciekawy jestem, czemu mi tak uciekają. Te gówna. Ja chcę tylko przeszukać nieco roślin. Jak mi się znajdzie, to bierzemy. O, jest. Kolejny. Teraz już kapowo, bo nie mamy jedzenia za bardzo. Okej. To przynajmniej idzie zjechać bez problemu. Teraz będziemy walczyć z krabem. Czekajcie, bo ja muszę. Moment, jak mamy teraz tak, tani bimber. Najlepiej, żebyśmy sobie to dali tutaj. Dobra. Czyli będziemy. O! Będziemy mieli przynajmniej co wypić i zregenerować sobie życie. Tak jak na przykład teraz. Nie no, wkurzają mnie te kraby, że się tak bronią i jakim cudem sięgnął. Kurde, przecież zaraz mnie coś trafi, szlak. A nie możesz się przed nimi bronić?
Dobra, wydudlaj to wszystko i teraz z nim walcz taktycznie. Kurde, musiał to skudłować, żeby oberwać dwa razy. Czemu ten krab bez przerwy się broni? No krucho, krucho jest. Tak czy inaczej. A, i teraz padniesz. Kurde, musiałem zbudować. Kurde, dostał. Ładnie. A, i tylko małża. Kurde, powinniśmy dostawać jakieś lepsze rzeczy. Teraz wiadomo, jaka jest sytuacja z jedzeniem u mnie. No jest biednie, a wręcz kurde ciężko. To ja chyba ten statek widziałem. A najpierw to muszę. To ile tych główien jest? Cholera, przecież to teraz jest aż groźnie z tym walczyć. O kurde. Dobra, damy radę, wierzę w ciebie. O jest. Nie, no stary, ty koleś mnie nie wkurzaj. No i teraz zakładaj ten room. Tak, to dokładnie. I go użyj raz. I ubij mi te gówna. No nie, nie wierzę, że ty budujesz takie strzały. Dobra. Nie, ty chłopie teraz sobie aż daj skilla pod broń dystansową, bo to z tobą jest naprawdę cieniutko. Masz mi kurde rozpieprzać ich. Tak, zatwierdź. Zaraz zobaczymy, czy, jak teraz trzeba. No i teraz kurde boli. No, oni też bolą. No róbże coś, bo oni się tu zaraz rozjadą. Nie, no nie wkurzaj mnie, żeby mnie taki low dobijał. Dobrze, poszło. Jest. No nie, przecież idzie tu się zaraz wkurzyć. Poszło mi stąd. Kurde. No ile można? Ile można z takim gównem walczyć? Ale w końcu ubite, no. To mamy spokój przynajmniej. I pewność, że kurde więcej już takich gnojów nas nie dopadnie. Tak przynajmniej myślę, że już nas nie dopadną. O, to jakaś roślinka. Właśnie. I mamy tutaj jedno z prowiantów, ale to jest malutko, przecież ja muszę tego sporo zdobyć. Jak ja tego nie zdobędę, to będzie naprawdę krucho z jedzeniem. Dobra, mamy tu małże. Przydałoby się więcej pozbierać tych małż. Dla zwiększenia. Dla polepszenia sytuacji z żywnością. Dobra. Chciałbym się w końcu udać w tą właściwą stronę. Bo ciągle tylko robię jedno i to samo. Chcę wykonać questa i skończyć odcinek. I tyle od siebie wymagam. W sumie. Tak, w sumie tak. A mapa. Gdzie jesteśmy na tej mapie? No w sumie jakbyśmy przepłynęli i tu do Jacka dotarli. No ale to później. To może w następnym odcinku spróbujemy. Dobra, teraz biegniemy gdzie powinniśmy. Tak, troszeczkę się zapuściliśmy. Tu widzę kolejną roślinę. Dobre oczko mam. Nawet wręcz bystre momentami. Dobra. Teraz tak. Na mapie jak to wygląda? Aha. To musi być jakaś jaskinia w takim razie, nie?
Myślę, że tak. O, to są jakieś te. Te damy radę się tu wspiąć? Przez tą lianę? Te damy radę, spokojnie. Tylko czemu... Nie no, nie ma tu czegoś takiego jak normalna wspinaczka, interakcja. Kurde, czkawka jeszcze mi musiała dopaść. Tego brakowało. Dobra. O, ta możemy się tu wspiąć. W sumie to nie nasz już problem. Znaczy nie jest to problem, chciałem powiedzieć. Aha. Jesteśmy coraz wyżej. I uważajmy, żebyśmy się nie pozabijali. Tak na dobrą sprawę. O, dobra, tutaj te liany. Nie skacz, tylko się przez tą lianę do... dostawaj. Fajnie, jesteśmy coraz wyżej. Okej. Fajnie, że tu się mógł wspiąć. Okej. Jakiś koleś. Czekaj, ubiję szczura. Okej, dziękuję. I z tym typem pogadam. Hey, little shit. Piss off. I'm the lord of the realm of clouds. And I do not appreciate... Zaraz zginiesz. Here. Realm of the clouds? What the fuck are you on about? No, no, no. You've come to me, so I get to ask the questions. Oh, nie, nie, nie. I will ask you three. If you can't give me the right answer to any of them, you're dead. Right. What do a ship's bell and a bird have in common? You can strike both. You can... What? Are you telling me you strike birds? No. Well, what are you on about then? I knew you didn't know it. Don't think I'll let you off the hook after one question. Tell me, how many feathers does a bird have to shed when the sun shines? Forty-two. Ha! You lust! Prepare to meet you. Hang on. You were going to ask me three questions. Damn, you muddled me up. Then go ahead and ask your stupid questions or whatever you came here for. Are you a pirate? I used to be, until the pirate's nest burnt down. Mm. The only thing I could save was a box full of voodoo dolls. That was a real treasure, man. With those things, you can transform into a parrot and circle about in the air. Free. Since then, I've been the lord of the skies. Hmm. What are you doing here? Well, I'll have a little drink and wait. And what are you waiting for? Just for the right moment to jump off the cliff and seize my prey. You've not got both oars in the water, have you? I'm not crazy. Before you stands the most cunning bird of prey. Chyba zaraz zginiesz. And don't think I'll tell you where my nest is. You can forget that. Mm. Did you steal from Osorio? You mean the fat cook on the plantation? Yeah. I did relieve him of a... Oh, niedobrze. ...little gold. Wish I could have seen his face when he realized I'd taken off with his purse. But if you're planning to snatch my loot away from me, you can think again. I've hidden it in such a perfect spot in my nest that no one will ever find it. We'll see about that. Unless you grow wings, you'll never get hold of it. Hmm, chyba że mi wyrosną skrzydła, mówisz. Człowieku, gadasz tu z żywą legendą, więc zaraz zapomnisz o tym, o czym mówiłeś. Zaraz, gdzie mamy trochę tego jest, o to mi chodziło, potrzebujemy tego jedzenia trochę, nie mamy go za dużo. Zaraz się dowiemy, kto tu będzie królem. Ale sprytne miejsce, naprawdę, bardzo. Takie sprytne miejsce, że aż kurde nawet matka Teresa z Kalkuty by to znalazła. Jest, o, mamy tu jeszcze kuferek. Zrobimy sobie nowy save. A dobra, mamy sakwę Osaria. O kurde, ale żem się prawie wyglebił. Dobra, teraz tak, człowieku. I found your hiding place.
But that's impossible. Does that mean you pocketed my stash too? Seems that way. Yeah. Well, that's not on. Nothing's safe from you bastards anymore. Now I'm left with nothing again. No i udajesz teraz rzeźniwiątka. I'm really not that good. No naprawdę. It's not so bad after all. Go, have a drink. Are you sure you don't have a guilty conscience? Well... Thanks anyway. Comfort drinking is probably the best plan right now. I'll be off then. So what will you do now? The things you ask. I'll start raiding again. I've got so good at flying. I don't need this voodoo doll anymore. So, if you can just move aside, I need to make a running jump. No, miłego lotu. Have a good flight. I will. But I want you to close your eyes first, before I lift off. Why's that? I can't do it when someone's watching. Right. Good. I'm off. See ya. O Jezu. What a moron. O Boże, co za kra... To się nauczył latać, kurde. Już, kurde, flamingi w Los Angeles lepiej latają od ciebie. O, dzięki. Nie, no co za idiota. Przychlast i nie powiem co jeszcze. Kurde, aż mi go trochę żal. Ale czekaj, skoro on spadł, to chyba gdzieś jego ciało musiało pozostać. Moment, trzeba znaleźć go. Najpierw jak zajdziemy, ale Boże, trzeba być idiotą naprawdę życia, żeby coś takiego zrobić. Nie, naprawdę ja mu momentami współczuję. Tu, do tej liniany, właśnie się tak zastanę. O, to jest nasz kurde idiota down hawkę, hołki, czy jak na niego się mówi. O, trochę cukru miał. No to widzę, że miał cukrzycę. Nie dość, że cukrzyk, to pewnie jeszcze brał ten cukier. Dobra, mam teraz taki fajny, trochę fajno głupi pomysł. Przeleciałbym się. Wiem. Zaraz to zrobię. No i lecimy, no. O, i tu nam się nie marnuje energia, przynajmniej tak myślę. Fajnie. Ale fajowo. Ale fajowo. Kurde. Nie no, leci nam się naprawdę zarąbiście. Okej. Dobra, już, starczy tej transformacji, człowieku. Dobra, teraz idziemy z powrotem do Osario. Tak, teraz trzeba będzie się nieco przebiec. Ale pójdziemy do niego. O kurde, myśmy w ogóle dobrze poszli. Patrzę teraz na mapę. Aha, to jest jakby inna droga. Nieco dłuższa. Ale to się przejdziemy. Zapiszemy sobie jeszcze grę. Ale nie, no trzeba być naprawdę z przychlastem. No co, chciałem zobaczyć jak spada. No i w sumie sprawdziło się. Nie tak głupno. Zrobił potężny unik. Dobra. Zdechłeś. Marnie. Dobra i teraz tak. Tu mamy dwóch sługówców ciemności, z którym lepiej walczyć. Ale chyba to nie ma większego znaczenia, bo i tak ubijemy tych dwóch idiotów. Oni w ogóle walczyć nie umieją. Fajne pudło, o kurde, przyłożył. Tej kurde! O Jezu, jaki ten jest groźny. Tej człowieku! No zabił mnie! No patrz!
No kurde, taki z niego wał. Oj, to zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jaki ty będziesz dobry. Oj, zaraz zobaczymy. Albo wiecie co, na razie sobie odpuścimy. Bo my mamy tą misję oddać i skończyć odcinek, bo jak tak dalej będziemy ciągnąć, to kurde, będzie trochę śmiesznie. Oddamy tą misję i kończymy odcinek, bo trochę przesadzamy już, nie? No właśnie. Dobra, no a tu mieliśmy, że ja poszedłem jak głupi w drugą stronę. Tam pójdziemy w następnym odcinku. Teraz mi tylko będzie zależało na tym, żeby oddać tą misję całą. I tyle. Okej, dobra, dobiegniemy do niego. Okej, już jesteśmy niedaleko. Niebawem już będziemy na miejscu. I z tą kucharzyną pogadamy. Dobra, jest on tutaj. Osario. Osario, przepraszam. I found your pouch of gold. What? I thought I'd never see it again. I hope you bled for it. Well, yeah, kind of. It doesn't matter. The main thing is, I've got it back. And my reward. Here, you've earned it. O, dzięki, 200. Fajnie. I'm really... What can you... Just have a look. Czekaj, pohandlujemy chyba jeszcze jak można. Muszkiet za 80 golda, ale... O, do polowania i samoobrony. A to muszkiety do polowania... Właśnie, powinniśmy korzystać z tych muszkietów. Dobra, kupimy od ciebie trochę naboi. To przydałoby się nieco, bo jest marnie. Śród oławiany też kupimy. Bełty na razie nam nie są potrzebne, bo kuszy żadnej tutaj nie widać by była. Dobra. Coś na sprzedaż w ogóle mamy? Takiego niepotrzebnego? Nie. A, jeszcze małże trzeba pootwierać. Dobra, dobiliśmy targu. What can you sell me? Mamy te naboje? Mamy, dobra. To teraz tak, otworzyć nieco tych małż. That's lucky. I tylko jedna perła. To czekaj, teraz ja ci... ołowiana. Bierz sobie. Język zostawimy. Cukier. O, przyda się, bo możemy robić bimber potem. Dzbanek w ogóle taki bezużyteczny. Popatrzę, co takiego to na sprzedaż mogłoby być, ale w sumie nic nie ma. I co jest? Dobra, dobiliśmy targu. Ekstra. Dobra, tu zakończymy już odcinek, tylko niech te spadki się ogarną. Nie no, po wyjściu z ekwipunku zawsze są jakieś spadki, muszą być. Kurde, jakby nie były. Jezu, ja. Jak te FPS muszą spadać. Ale dlaczego? Kurde! Sorki za mój rage. Nieważne, to nie byłem ja. I na całe szczęście. Dobra. 8 odcinka z Risen 3. No i jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie...